Cześć, dzień dobry. Film, który dzisiaj teraz oglądacie, to film, który miał nie powstać. Z racji tego, że tak jak Wam już mówiłem wcześniej, na chwilę obecną wstrzymałem się z filmami, bo mam troszeczkę dużo rzeczy na głowie. A co za tym idzie, nie mogę się skupić. Tak, podczas nagrywania filmiku, żeby, żeby yy, mówić do Was, być yy, jakoś tak yy, w, miarę, yy, w miarę odbierany pozytywnie, ponieważ yy, no, troszeczkę spraw zawodowych mam, chciałbym to wszystko pozamykać i wtedy być bardziej yy, medialny i bardziej taki wyjściowy. Co z drugiej strony nie znaczy, że się nie gole. No i właśnie. No, i właśnie tutaj jest tego rodzaju sytuacja, że no, stwierdziłem, że się ogole, mimo to, że jestem troszeczkę bolały. Yy, dokładnie dwa dni temu yy, przyda, przydarzyła mi się taka sytuacja. Yy, pewnie, pewnie, gdyby ktoś patrzył na to z boku, by się mocno uśmiał. Ale schodziłem sobie ze schodów w mieszkaniu w domu u siebie. No i moje schody składałem się jak gdyby z trzech takich yy, yy, zakrę zakrętasów. Pierwsza część potem schodzi się na, na, na tak, no, no nie wiem jak to nazwać. Nie jestem budowlańcem, no ale schodzi się w dół. Przypuśćmy, czy w górę nieważne. Następnie y, skręca się na tych schodkach. No to jest troszeczkę prostego, i znowu kilka schodków w dół, i znowu się skręca. No i już jesteśmy na dole. No ja, kurtka, na tym przedostatnim y, takim postoju myślałem, że już zszedłem z ostatniego schoda. No i skręcam, y, żeby już ostatnią prostą zaliczyć. Y, no, okazało się, że byłem jeszcze. Na ostatnim schodku, no i poleciałem. No i mam ostatnia prosta, to bodajże jest 6 schodów. No i spadłem sobie kurtka, flakon na ziemię. No i pierwsze co poczułem to kolano i lewy łokieć i troszeczkę prawy bark. Ramie bark tutaj, tak. No i kurde flakon. No to poczułem to kolano i ten łokieć dosyć mocno. Prawy bark troszeczkę, no mniej, mniej, znacznie mniej. No i yy, kurczę, cóż, no, stało się. Stało się. To było wieczorową porą, więc cóż, wziąłem ciepłą kąpiel, poszedłem spać. No i rano, no nie było za przyjemne stawanie, bo <ścoughs> lewa noga, kurtka, flakon. Ciężko mi ją zgiąć, ciężko wyprostować. No i też kurtka, no lewa ręka, no ale do tego doszło jeszcze. Kurcze takie obolały górne partie tutaj klatki piersiowej. E, tutaj już tak wiecie, bliżej barków, bliżej szyi też takie obolały. No ogólnie potuczony, kurcze, no i cóż, no. Potuczony, e, no. no ale. No, go ruszam, wszystkim ruszam, czyli pewnie nic złamanego nie było. No i, no i do czego dążę? No i, i właśnie, golenie miało nie być, e, oczywiście nie miało nie być na, wy, na wizji, no, ale e, w standardzie, no, gole się, gole się, mimo że Wam się nie pokazuje, gole się co dwa, co trzy dni. No, i tutaj wziąłem się za golenie i stwierdziłem, nagram sobie to. No, bo no, goliłem się brzytwą. A powiem szczerze, że te łapska to całe ciało mnie dosyć mocno tak y, pobolewa. Ręka w górze, właśnie tak jak ją wznoszę, czy jak mydlę twarz, y, czy, czy, czy jak używam jakichś przedmiotów do golenia, no, boli mnie. No zarówno jedna jak i druga tutaj na filmie pewnie będziecie widzieli potem, bo na prawej ręce tego nie widać. Bo tu powyżej właśnie yy, ramię, bark, górna, górna część klatki, no takie jest troszeczkę siwizny, nie siwizny, tylko opuchlizny i śliwizn, odśliwy, ale troszeczkę takich sinych rzeczy widać, kolano, kurtka, flakon spuchnięte, ale jakoś mi nawet to wszystko, ale mówię, no do czego dążę, bo taki to dosyć długi wstęp, no i, i chciałem sobie nagrać i zobaczyć jak będę wyglądał po goleniu brzytwą, przy, takiej, przy takich moich właśnie przygodach i taki, takim obolałym ciele, a szczególnie e, obolałych rękach, bo jednak te, te ręce, podnoszenie tych rąk do góry, właśnie e, przykładanie tej brzytwy do twarzy, cały czas czuję kurczę ból. Prócz tego nie ukrywam, Troszeczkę mi te ręce też tak dręt, zdrętwiały, a szczególnie w nocy, właśnie, jak spałem po tym, po tym świeżym odlocie na schodach. No i dlatego stwierdziłem, że nagram sobie ten filmik i zobaczę, czy ja sobie, jak, jak ja będę wyglądał po tym filmiku. I tak sobie stwierdziłem po cichu, że. Jak mi będzie źle tą brzydwą szło, będę się zbyt często zacinał, albo się za mocno chlasnę ogólnie, to otworzę szafkę w łazience, w której też leży maszynka, a dokładnie stoi na stojaczku. No i która jednak jest znacznie łatwiejsza w obsłudze. I tutaj, 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 nawet jakieś takie delikatne, niefortunne ruchy nie za wiele nam zrobią. No i stąd właśnie. Ten filmik dla własnej przestrogi sobie zrobiłem, jakby mi coś nie daj Boże, się strasznego stało. No i cóż, no i, no i właśnie pewnie widzicie, jak się gole i jak mi to idzie. No i, 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 pewnie, i pewnie do końca filmiku, jak dotrwam z tą brzytwą to będziecie widzieli efekt końcowy, czy się udało, czy się nie udało. A notabene, właśnie też brzytwy. Jeden z kolegów, Paweł Peksa, kolega, który stworzył dla mnie piękny kubek, w którym ostatnimi czasy praktycznie cały czas wyrabiam pianę. A oprócz tego stworzył tych kubków kilka i stworzył tych kubków kilkadziesiąt, ale kilka trafiło w moje ręce. Tak, a propos, zapytał się mnie pod jednym z filmów, czy. Czy ja już się brzytwą przestałem golić? Yy, powiem tak. Poza kamerą yy, staram się golić brzytwą, ale fakt jest też taki, że częściej się ostatnimi czasy yy, poza kamerą golę szawetką i, i już yy, też yy, wytłumaczę dlaczego. Yy, uzbierało mi się yy, chyba przynajmniej 7 czy 8 Żyletek yy, Artist Club którymi przegoliłem się raz, dwa razy i po prostu żal mi tych żyletek wyrzucać, więc zakładam do szawetki, więc zakładam do szawetki te żyletki, żeby je po prostu wykończyć, żeby ich tak nie, nie zmarnotrabić. bo jednak no, pierwsza sprawa, spokojnie szawetką jestem w stanie się ogolić przy bardzo dobrej jakości golenia 3-4 razy, więc w przypadku tych żyletek no jeżeli by przyjąć, że, bo tam mi chyba było sumarycznie 8 i każdą z nich się goliłem dwa razy, no to chcący się, to jeszcze mogę się ogolić dwa razy szawetką, czyli 16 goleń. Więc tak to wygląda. Oprócz tego też fakt faktem, że zaniedbałem tą brzytwę, ale ostatnimi czasy miałem bardzo dużo maszynek, cały czas odrafała. I dlatego chciałem też te maszynki sobie nagrać, utrwalić. No, a co za tym idzie, no to, no to no, no zarost mi za wolno rośnie. A prócz tego, no mógłbym się golić codziennie, tylko dla mnie golenie niewidocznego zarostu, no to mówię, to, to już to kilka razy pokazywałem. To jest tak jak kanał pokazujący mycie auta, pokazuje mycie czystego auta. Tak samo zgalanie zarostu, którego nie widać. No to nie jest zgalanie zarostu to, to albo pokazujemy jak się golimy albo pokazujemy jakiś kosmetyk no, no więc mówię, ja sobie tak przyjąłem za taki mm, za taki mój po prostu atrybut atrybutem, żeby był zarost widoczny na twarzy żeby było widać przed i żeby było widać po no i stąd właśnie takie zaniedbanie też brzytwy i powiem Wam szczerze, że faktycznie w tym roku Więcej razy goliłem się mm, szawetkami yy, yy, niż brzytwą. No najwięcej goliłem się jednak maszynkami, bo trochę tych goleń powstało i to yy, z maszynkami. I powiem szczerze, też tak yy, przyzwyczaiłem się tak do szawetki, że teraz biorąc brzytwę w rękę, no to musi być idealnie ostra, bo jednak yy, do szawetki jak zakłada się nową żyletkę, to jednak ta rzetka jest super ostra. I powiem szczerze, że czasami się już sam zastanawiam, czy ja na dzień dzisiejszy bardziej nie lubię się kolić szaletką. No ale oczywiście brzytwy mam, choć fakt jest taki, że większość tych brzytw jest zamkniętych w pudełkach, leżą, są po prostu na, na wierzchu, są posmarowane i głównie po prostu um, powiem Wam czym, wazeliną techniczną tak cieniutką warstwą, żeby się mi jak z jak je nie wyciągam więc, więc tak to wygląda, ale dzisiaj z racji tego, że właśnie chciałem wypróbować swoje um, swoje umiejętności i możliwości ogolenia się przy Ogólnie obolałej, obolałych mm, rękach, ramionach mm, brzytwą. No chciałem sprawdzić, czy da się. Znaczy, Ogólnie Wam powiem, no nie polecam, nie polecam takiego golenia, bo moc, dosyć mocno się skupiałem. A wiecie, czasami, jak jest taki ból przeszywający i tak nagle nas coś wzdrygnie, no to jednak to jest tak, to jest głupota, żeby golić się brzytwą czy, czy szawetką, bo gwałtowny taki ruch mógłby faktycznie nam. Tutaj narobić psikusów, I, i dlatego mówię, no zrobiłem sobie coś takiego dla siebie, może troszeczkę przez taką, taką myśl, a jak sobie utnę ucho i pokażę taki film, no to będę. Będę popularny, tak? Nie, no tak też nie myślałem. Ale tak właśnie dla siebie zobaczyć, jak to będzie, jak to będzie wyglądać i czy się da. Nie chcę spoilerować swojego filmiku, ale przyspoileruję. Tak, da się, da się, da się. Ogolić, przynajmniej ja, ja sobie daję radę, jeszcze przy takiej kontuzji, przy, przy, takich, przy takich boleściach, to w moim przypadku jeszcze jest to do zrobienia, choć fakt, że zaliczyłem tam kilka, kilka jakichś zacięć na twarzy, co pewnie będziecie widzieli na filmiku. No ale, ale, ale mówię i tak, uważam, że nie jest najgorzej ale pod samym nosem, tutaj jak już są dziurki w nosie, no tutaj nie dogodziłem się porzeniem brzytwą, bo tam tak bardzo nie chciałem Dojeżdżać, bo tam się bałem, że jakiś gówniany ruch spowodowany jakimś, jakimś wiecie, jak, chwilowym, no, chwilowym jakimś tam niedowładem ręki i tego, że coś mnie zaboli, za mocno sobie zagwałtownie ruszę dłonią, a co będzie w konsekwencji ten ruch przerzucony na, na, na oszczep żytwy. i się bałem żeby sobie tam gdzieś pod nosem nie przeciąć czy płatka nosa i dlatego tutaj tutaj nie 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 no nie byłem zbyt dokładnie dogolony i wydaje mi się, że też na samej brodzie tak dosyć płytko ten zaraz zgoliłem, ale tak jak mówię no te moje ruchy miałem takie mocno niepewne. No i, no i, no i co No i denerwowałem się, żeby... Żeby sobie nie zrobić krzywdy. Bo ja rozumiem, jak się można zaciąć, ale, ale zacięcie jest zacięciem, ale jakbym się przeciął, no to już by to nie było takie fajne. Więc więc, 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 więc taka sytuacja. No i, no i tak, i mam nadzieję, że że jeszcze w tym roku się zobaczymy, nagram jakiś filmik, pokażę coś nowego. Nie mam żadnych nowych narzędzi do golenia, przy czym y, mam propozycję, dam jeden z kolegów, z, 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 nawet dwóch kolegów z Forum Brzytwa, chce mi coś podesłać, żebym coś pokazał. Więc jak już będę gotowy na to, że tak sobie troszeczkę y, po prostu już to wszystko pozamykam to na pewno się pokaże w takim standardowym filmie, że będę do Was podczas golenia mówił i będę coś pokazywał. No, a na chwilę obecną mówię jeszcze, proszę o chwilę wyrozumiałości, bo mówię, no, pokazywanie siebie gdzieś tam błądząc myślami w chmurach, będąc nieobecnym, no, 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 no mówię, no to tak średnio mi to pasuje. Lubię, lubię się cieszyć z golenia, nie udawać tego, rozmawiać z Wami, a dokładnie mówić do Was i być po prostu skupiony właśnie na zabawie, jaką jest tradycyjne golenie, a nie zrobić golenie dla na siłę i coś być, nie wiem, bardziej nie wiem, kontaktowy. Coś, coś żeby tylko żeby tylko zrobić. Nie, nie. I dlatego na razie jeszcze musicie chwileczkę poczekać. Z góry dziękuję za wyrozumiałość, ale też mam nadzieję, że ta chwileczka szybko przeleci. I, i mówię, i sam i, chciałbym coś wypróbować, coś nowego, jakieś nowe urządzenie. Mam też troszeczkę mydeł, które nigdy nie pokazywałem. A też nie chcę się nimi golić, no bo jeżeli bym się nimi przy pomocy ich miał golić, to chciałbym sobie to nagrać, a też bym chciał mówić o tych mydłach podczas nagrywania, czyli żeby też wiedzieć, jakie były moje pierwsze spostrzeżenia, jaka była reakcja. Choć wiadomo, są to mydła, w moim przypadku... Hosery, tam jeszcze chyba z sześć mi zostało, którym się nigdy nie goliłem, no to wiadomo, no jedynie o czym mogę powiedzieć, to że pachnie ładnie lub brzydko, bo nie potrafię rozwinąć yy, yy, się na temat wypowiadania o zapachach. No i tak samo mam mydełka jeszcze, e, zaraz sobie przypomnę albo sobie nie przypomnę no zapomniałem w każdym razie też mydełka, który już Wam bodajże dwa pokazałem więc te pozostałe, które mam i chyba też ich mam tam, nie wiem, może z pięć może z sześć no, to, no to, to, to to samo jest, no tylko właśnie różne zapachy. Więc tak naprawdę jakichś tam zakwitów na ten temat nie będzie, ale mimo wszystko powstanie film, w którym będzie po prostu to, ten nowy kosmetyk. I, 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 I dlatego mówię też, bym chciał coś pokazać, ale chcę to tak zrobić, jak pokazałem to w poprzednich już, już tych kilkuset filmach czyli chcę być, chcę, chcę w tym uczestniczyć po całości, a nie myślami, gdzieś tam sobie błądzić i, 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 i mówię, i nagrywać, i być taki nieobecny, bo takie coś to mi się po prostu nie podoba. No, więc taka jest sytuacja, no... Yy. Golenie, golenie na obolałe ręce, ramiona, no nie polecam się golić, a już tym bardziej nie polecam się golić jakimiś brzytwami czy szawetkami, bo nie jest miłe. Ja dosyć mocno musiałem się skupiać na tym goleniu i tak jak mówię, a i tak uważam, że tutaj wąs już, już tutaj na wysokości dziurego od nosa, Hmm, niedogolony porządnie hmm, dodatkowo hmm, broda hmm, też tak dosyć płytko hmm, dogolona no bo jednak hmm, bałem się bałem się hmm, no nie mogłem tak precyzyjnych i dokładnych ruchów robić jak robię więc mówię hmm, z, golenia, hmm, z golenia wyszedłem cało hmm, no ale ale mówię hmm, z jednej strony jestem zadowolony, że sobie poradziłem, z drugiej strony to takie o, chyba to tylko dla siebie zrobiłem, żeby sobie coś udowodnić. Przy czym nie był, nie był to za mądry pomysł. Przynajmniej tyle dobrze, że. Że, 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 że przy, te, przy takim głupkowatym pomyśle nie zrobiłem sobie nic. Yy, 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 <noise> bo bym miał po prostu nauczkę, niby nauczka nauczyć. <noise> ale ale no mówię, czasami czasami człowiek chce sobie coś udowodnić, mimo to, że nie jest to zbyt mądre. Więc no chyba tyle, co wam chciałem przekazać. I, albo nie chciałem wam przekazać, bo tak jak mówię, no, zrobiłem ten filmik stricte dla siebie, ale, ale z drugiej strony to będzie filmik z serii Golenie bez mówienia centralnie do Was. Bodajże, dwa takie filmiki już u mnie na kanale powstały. Ten będzie trzeci i cóż no i, 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 i cóż no z zgolenia z golenia. jak to zgolenia zgolenia jestem zawsze zadowolony no przy czym są jakieś tam w tym goleniu mniejsze yy, lub, lub większe minusy czy plusy no dzisiaj minusem lekkie niedogolenie yy, takie głębsze jak lubię ale sobie to tłumaczę tym że, że jestem troszeczkę niedysponowany ale golenie się odbyło na niedzielę yy. Na niedzielę y, będę zadowolony, będę... Jako tako wyglądał, choć tak jak mówię, dla mnie noszenie zarostu jedno, dwu, trzy, pięciodniowego też nie ma znaczenia. Nikt mnie nie popędza, nikt mnie nie yy, jakoś yy, karci za to, że jestem nieogolony. Yy, więc mówię, mam, mam tą swobodę, mam, mam tą możliwość, że sobie mogę zrobić co chcę yy, i zostawić taki śmaki zarost, I, i tak to właśnie wygląda. Więc co ja powoli yy, pewnie zacznę już składać te wszystkie swoje klamoty po goleniu a was a Was yy, pozdrawiam I, i, i mam nadzieję, że już następne golenie yy, następne moje pojawienie się przed kamerą w łazience to będzie już yy, już takie standardowe, jak zawsze się pokazuje, hmm, czyli mówiąc do Was i pokazując jakąś nowość. No bo dzisiaj żadnej nowości nie było. Brzytwę znacie, bo, bo brzytwa już wielokrotnie u mnie na kanale była i to jest brzytwa od tak jak już mam powiedzieć to żeby już tak wszystko było elegancko to to jest brzytwa od cichego Sebastiana więc, więc, więc taka sytuacja mydełko z Ingarii, który użyłem dzisiaj, pędzelek, który użyłem to, to 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 Romera. A była jedna nowość, była jedna nowość. Za czym o tej nowości powiem, to po goleniu użyłem wody, po goleniu Adidasa i użyłem serum od Phoenixa no bo jak y, używam y, wody, no to też po tej wodzie chcę użyć jakiś balsam, a że nie mam balsamu o zapachu tej wody, więc serum y, Fenixa jest bezzapachowe, więc y, one się z wszystkim z, zgra. Po prostu y, zapach wody zostaje na twarzy. A z nowości, którą dzisiaj y, użyłem, to kubek, y, y, w którym moczyłem pędzel. Kubek, który, który pewnie tam gdzieś z tyłu widzieliście.